No i będziemy musieli dokonać przeszczepu zaworu trójdrożnego, bo ten kotlet był funkcyjnym. Jak widać, o takim numerze referencyjnym stawia za duże opory i siłownik nie może sprostać w przełączeniu obwodu CO na ciepłą wodę albo na odwrót. Zastosujemy zawór z kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem. Powinien działać prawidłowo. Stawia mniejsze opory podczas przesuwu magicznej kulki przyłączającej obwody. Nowe uszczelki na wypadek wszelki i będziemy montować. To troszeczkę jest takiego nalotu, jeszcze wyczyścimy. Zawór zamontowany. Jakieś krople się pojawiają, te uszczelki niby nowe, a są takie niezbyt wyborowe, ale teraz efekt przesuwania jest zdecydowanie, opory są mniejsze. Także będzie chyba wszystko ok. Ciśnienie uzupełnione, będzie urządzenie załączone. Inicjalizacja. Tu trochę zanieczyszczeń, spróbowałem się odkurzyć. Zaraz powinien nastąpić zapłon. Proszę, drogocenne ciepło ruszyło w rury. Zgasi zimna pomruk ponury.